Witam, oto Borys Mańkowski. Witam. Tu mój manekin. Oczywiście ubrany najlepsze rzeczy do walki. Pitbull, West Coast. Ja jestem Alf. Mam zaszczyt zaprezentować szkołę Piotra Bagińskiego. Berserkers Team. I mam też wielki zaszczyt zaprezentować technikę dla najrzetelniejszego portalu, jeżeli chodzi o walki chwytane, Grappler Inc. Pierwsza z technik jest to technika, myślę, że nadająca się zarówno do submission grapplingu, jak i MMA. Co prawda w submission troszeczkę przepisy mogą, ze względu na przepisy, które nie mówią o pasywności przeciwnika, może nam tą technikę być ciężko wykonać. Ale jeżeli zawodnik chce z nami nawiązać walkę, jest to często ważny kontakt w planże tak zwanej krzyżowej, najczęściej zawodnicy spodziewają się tego, że będziemy wychować pod ręką, że będziemy wchodzić do nogi, tak? Nie wiem, czy słychać, jak mam twarz odwróconą w pewną stronę. Jest to technika tak zwane zbicie na odwrotną stronę, czyli sugeruje atak na stronę, na którą ewentualnie zawodnik się spodziewa. Po czym moją ręką, która ma tak zwanego underhooka, podchwyt, ściągam przeciwnika na siebie. Nie wycofuję bioder do tyłu, biodra wręcz przeciwnie, wkładam do środka i delikatnie proszę zwrócić uwagę na moje kolano. Ono nie wchodzi bardzo głęboko pod niego. Ono ma za zadanie uderzyć, wytrącić z równowagi, jak gdyby wyłączyć nogę, na której najprawdopodobniej przeciwnik teraz stoi, tak? Czyli nogę, która jest z przodu. Zobaczcie, i ściągam go całą siłą na siebie. Ręka, która chwyta rękę, którą podchwytuje mnie, jak gdyby przeciwnik, tak? Wypycham za jego biceps. Zakręcam z partnera. Ciężko jest mu zrobić krok, gdyż moje kolano wyłączam tamtą nogę. Obracam go na jego, w tym wypadku, lewej nogi, tak? Czyli jest sama krzywa. Udaję atak. Mocno uderzam. Biceps. Ściągam moją dłonią, może wrócimy się. Czyli klamra krzyżowa ściągam. Zobaczcie, przekładam rękę na biceps. Wchodzę kolanem, delikatnie uderzam o kolano. Ściągam bark i wykonuję taki ruch obrotowy. Zbijam przeciwnika. Bardzo często zbiję przeciwnika na... Sprowadzę go do parteru, często na plecy. Ale ta technika jest o tyle fajna, że w zapasach często, czy na kadrze, jak uczono nas tej techniki, mówiono, że ona przede wszystkim służy też do rozbicia przeciwnika, czyli niekoniecznie zawodnik upadnie, przeskoczy, ale mam już jego rękę, chociażby na ramię, który w submission, jeżeli zblokuje nadgarstek, nie jest wcale ryzykowny, nie odsłaniamy szyi, nie oddajemy mataleo, także wracając do tej techniki, którą tutaj pokazujemy, może ona służyć do tego, by wykonać następny chwyt, tak? Przeskoczy, mogę wejść do ręki, mogę zrobić przeprowadzkę, mogę zrobić każdy inny rzut, powiedzmy, ze znanych nam zapaśniczych technik. Czyli jeszcze raz, teraz tyłem, tak? Klamra krzyżowa, obciążam oczywiście rękę, sugeruję atak, zmieniam uchwyt, wchodzę delikatnie kolanem. Kolanem wchodzę przed siebie, po skosie w bok, po to, żeby uderzyć jego kolano, podwieźć jego nogę, zobaczcie. Wtedy sprawiam, że ciężar przenosi się tylko na tą nogę, tak? Okręcam. Trzy. Kolano krzyżowa.